Cześć wszystkim, z tej strony Asyl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta. Jak pamiętam, poprzednim razem oddaliśmy parę zadań, jeszcze się udamy, w sensie dostaliśmy jeszcze zadanie od Emily Wong i udamy się je właśnie wykonać. O, Emily Wong nawet sobie stoi. Tak w ogóle nie rozdysponowałam punktów i mam teraz już tylko dwa na poziom. O, cudownie w takim razie. Wrzut, a potem w podniesienie. Ten jedyny punkt. Garus, masz szkolenie szturmowe oraz... w co dalej? W pierwszą pomoc, proszę. Urnot Wrex, tobie... nie, tobie w zdrowie wpakowałam. To w odkształcenie to masz. I idziemy dalej. Tak więc szybkiej kolei sobie używamy. W celu udania się do Akademii SOC w sumie. No i dobra. Ja sobie musiałam poprawić na szybko mikrofon, więc możliwe, że słyszeliście jakieś, nie wiem, stukanie, chrząkanie, cokolwiek. No i co? Idziemy właśnie podłożyć pluskwę, którą nam dała pani... pani Wong. Więc, no cóż, jak to zwykle bywa, pędzimy przed siebie, nie? O, jest Czelik. Dzień dobry, Czelik, co tam? Dobrze was widzieć, komandorze. A ciebie też, Czelik. To jakiś oficer SOC. W ogóle nie przypomina mi się zbytnio, żeby tutaj były jakieś nowe zadania. W sensie wiem, że jedno będzie, aczkolwiek, a może nawet dwa będą. Natomiast, czy one już są? Ojojoj, to jest dobre pytanie dopiero. Chociaż w sumie możemy się przenieść tam, gdzie... według mojej pamięci powinno być to zadanie, bo jest niedaleko miejsca, do którego ja chcę się potem udać. Tak? Tak. Mhm. Chociaż dobra, inaczej zrobimy. Tędy to do prezydium się dostanę bezpośrednio, a ja chcę chyba... między okręgami bardziej, a nie Akademią SOC. Tak więc wchodzimy tutaj i używamy windy. Lepiej niż w SOC? No ja myślę! Walka ze zbuntowanym widmem. Ogromne wyzwanie i brak zasad, które musiałbym łamać? SOC się chowa. Jest jeszcze dla ciebie nadzieja, Turianinie. Tak, to w ogóle też mi się podoba, powiedzmy, w tej grze, mianowicie pomimo tego, że... O Jezu, znowu się zacina gra przy zapisywaniu. Pomimo tego, że między Kroganami a Turianinami jest taka naturalna wrogość, całkiem naturalna, bo właśnie Turianie w głównej mierze, w sensie, wiecie, Salarianie opracowali genofagium, ale to Turianie zarazili nim Krogan, dlatego jest między nimi taka... naturalna w dużej mierze właśnie wrogość. A mimo tego Wrex i Garus się całkiem nieźle dogadują, więc no to mi się podoba w tej grze. No i dobra, chciałam wejść tutaj, chociaż jak go widzę, to nie ma. Dobra, okej. Okay. Wiem, że właśnie niedaleko Fluxu będą zadania jeszcze, ale jak widzicie, jeszcze ich nie ma, więc olać sprawę i idziemy teraz. Teraz idziemy. Aha, gra się doczytuje, fajnie. 3 godziny później, jeszcze się nie doczytało, 5 godzin później. O, wow, udało się. Dobra, kontrolka drzwi. I idziemy do prezydium. Ach, ta melodyjka z windy. Prezydium próbują ustalić przyczynę ostatnich katastrofalnych przeciążeń systemu komputerowego. Źródła podają, że technicy wciąż nie są pewni przyczyn usterki. Nie znają też funkcji, jakie z założenia wykonywał system. SOC prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanych aktów wandalizmu lub niewłaściwego wykorzystania własności publicznej. Tu chyba chodzi o to, że... nie wiem, czy pamiętacie, natomiast było takie coś w postaci... Boże, nie pamiętam. Ty jesteś dzieciakiem, oficer Shepard! Tak, mamy pana związanego z...
misją związaną z naszym pochodzeniem. Pana związanego z misją związaną, dokładnie. Natomiast tak, ja mówiłam, że chodzi najprawdopodobniej... Zamknij się! Daj mi dokończyć! Chodzi prawdopodobnie o to, że jak była ta cała SI na Cytadeli, która przysłała pieniądze sobie. I która chciała przeprowadzić autodestrukcję. Nie, dobra, już cicho, bądź już z tobą pogadam. Dzieciaku, kopę lat, no nie? Tak. Przepraszam, my się znamy? Pewnie nie pamiętacie mnie, żołnierzu. Porucznik Zabaleta. Pracowałem z waszą matką. Ach, kojarzy się Boris Harrow. Na masowcu Einstein. To było 12-13 lat temu. Byliście jeszcze wtedy dzieckiem. Rzadko ją wtedy widywałam. Statek był na patrolach przez większość czasu. Spytajcie matki, żołnierzu. Z pewnością pamięta starego Ernesto. Zaręczę, że mówię prawdę. Mogę prosić o przysługę. Ostatnio cienko przędę. Nie chcę żebrać, ale czasem trzeba coś zjeść, nie? Więc trochę forsy by mnie poratowało. Może macie zbędne 20 kredytów. Dwie dychy nie postawią cię na nogi, co nie? Nie. Po prostu kupię coś pożywnego, rozumiesz? No dobra. Jasne, nie ma problemu. Dzięki, dobry z was człowiek, żołnierzu. Wpadnijcie kiedyś, żołnierzu. Pogadamy jeszcze. Będę w okolicy. W końcu nie stać mnie nawet na bilet, nie? Dobra, dziennik. Co mi się tu dało? Właśnie, stare nieszczęścia z dala od domu. Spotkałeś na Cytadeli bezdomnego człowieka zwanego Zabaleta. Zanim poprosił cię o pieniądze, utrzymywał, że znał twoją matkę. Zadzwoń do domu! No właśnie, można pogadać z mamą! I w zasadzie dlatego chciałam to zadanie. Natomiast ono nie zniknie, więc myślę sobie, żeby je dokończyć przy następnej wizycie w Cytadeli. Do tej pory postrzegałem Krogan jako krwiożerczych bandytów. Miło zaskakuje mnie fakt, że jesteś inny. Łatwiej uznać genofagium, myśląc, że Kroganie są dzikimi potworami, nie? Dlaczego nie wrócisz na Normandię, Szczawiu? W prawdziwym świecie życie może nieźle dać ci w pierdol. Też prawda. Ogólnie to z tego co pamiętam, Kroganie są długowieczni, co naprawdę, ale ja nie pamiętam dokładnie ile oni potrafią dożyć lat, nie wiem nawet czy to jest wspominane gdzieś, może w leksykonie w następnych częściach, kto wie. Natomiast no prawdą jest, że on może być znacznie starszy od właśnie w zasadzie zarówno od Garusa jak i ode mnie, bo chyba Turianie żyją podobną ilość lat do ludzi? Nie wiem, wydaje mi się, jak mówię, ciężko to jest stwierdzić, bo nie wszystko jest tak idealnie wspominane, że brakuje mi słów. Nie wszystko jest tak idealnie wspominane, że właśnie ze wszystkim mamy aktualizację? Nie, dobra, nie wiem już nawet co ja chciałam powiedzieć, okej? Cześć, komandorze Shepard. To ja, Konrad Werner. Pamiętacie mnie? No właśnie, Konrad Werner, nasz fan. Więc sobie z nim pogadajmy. W ekstranecie chodzą plotki, że zostaliście pierwszym ludzkim widmem, komandorze Shepard. To niesamowite. A wiem już, czekajcie. Właśnie nie wszystko jest tak opisane, że wszystkiego można się domyślić, że wszystkiego można się dowiedzieć. O, na przykład na temat Turian mamy wspominany, jak wygląda u nich rząd, jak wyglądają u nich sprawy... Nie chyba religijne, tam chyba religii nie ma. Natomiast właśnie jak wygląda u nich rząd, jak wygląda u nich życie codzienne i takie tego typu rzeczy, jaką wyznają filozofię na co dzień społeczną, że tak powiem, jak działa właśnie społeczeństwo. Natomiast ile lat dożywają? Powodzenia. Bycie widmem to wielka odpowiedzialność. Chcę, by ludzkość była ze mnie dumna. Swoją drogą, koleś ma zapłon. Widziałem wszystkie widy o was, o komandorze Shepardzie, walczącym o naszą sprawę. A wasze niezwykłe umiejętności imponują całym masom wielbicieli. Hej, mógłbym zrobić wam zdjęcie? Nie, wynocha mi stąd. Dobra, może być. Nie ma sprawy, ale po co? Żartujesz? Nikt mi nie uwierzy, że rozmawiałem ze sławnym komandorem Shepardem, jeśli nie pokażę mu zdjęcia. Broń trochę wyżej, poproszę. O! Idealnie. Czuję się głupio.
Dziękuję. Powieszę je sobie w salonie. Żonie na pewno się spodoba. Raz jeszcze dziękuję, komandorze. Okej, okay, będę teraz żyła ze świadomością, że pewien mój fan ma moje zdjęcie centralnie nad łóżkiem. To nie jest dowód zakupu. Dobra, w takim razie myślę, że... A nie, przepraszam, trzeba jeszcze oddać zadanie Emily Wong. A potem chyba uciekamy na Normandię. Jak powiedziałam, zadanie to dokończymy przy następnym naszym powrocie na Cytadelę. Którego nie będzie, myślę, w najbliższym czasie jakoś. Bo myślę, że bardziej bym się chciała zająć zadaniami głównymi oraz zadaniami pobocznymi, więc no jak mówię, za szybko nie będzie tego zadania. Dokończenia tego zadania. O, może mam tak. Mam już nagrania. To będzie świetny materiał. Dziękuję bardzo za pomoc. Proszę. To wszystko, na co pozwala budżet mojego wydawcy. Nie ma problemu. Powodzenia z reportażem. Doceniam wasze wsparcie. Mam nadzieję, że uda się pomóc choć kilku istotom. No ja jeszcze też. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w zebraniu materiałów. Nie mogę się doczekać miny wydawcy, gdy je zobaczy. Nie ma tyle kutarcie komuś nosa, co nie? Mi się jeszcze nie odblokowało ostatnie poziomy uroku, to jest przykre. Dobra, w takim razie szybka kolej Cytadeli i okręgi SOC. W takim razie i na Normandię się. Na chwilę obecną. I co nam zostało? Feroz. Zostało nam Wirmir. I została nam jeszcze ta asteroida. Od razu mówię, że chciałabym to zrobić w kolejności Feroz, na które... które sobie zaczniemy teraz, w miarę możliwości. Taki tam spoiler mini. A teraz garść informacji kulturalnych. Francis Kidd ogłosił, że planuje wystawić Hamleta z udziałem elkoriańskich aktorów. Aha. Przedstawienie ma szansę zrewolucjonizować świat teatru. Podczas przedstawienia aktorzy będą używać feromonów i specyficznej mowy ciała Elkorian. Mhm. Kidd był wyraźnie podekscytowany faktem, że ludzka widownia będzie miała możliwość ocenienia Hamleta wyłącznie przez pryzmat działań, a nie okazywanych na scenie emocji. Okej. Okay. W sensie na pewno nie jest to aktorstwo, do którego ludzie są przyzwyczajeni. Albo sposób aktorstwa? Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie, jak mówiłam, chciałabym to zrobić w kolejności Feroz, Asteroida, Wirmir. I w międzyczasie zadania poboczne, rzecz jasna. Tylko nie wiem, jak z Cytadelą generalnie. Czy jeszcze na nią pojedziemy, polecimy, czy już nie? Zobaczymy. Jakby wyjdzie w praniu. Czy mogę już wyjść na mój statek? Halo. Dziękuję. Wow, kurczę. Pytania retoryczne dają skutek. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Tak, Presley. Możesz zluzować. Cieszysz się? Ja bym się cieszyła na twoim miejscu. Dobra, w takim razie idziemy do terminalu komunikacyjnego, żeby pogadać z mamusią. Komputer, połącz mnie na żywo z pancernikiem Kilimandżaro. Chcę porozmawiać z moją matką, pierwszą oficer Shepard. Tu Shepard. O, cześć. Nie mam teraz czasu na prywatne rozmowy. Jestem na służbie. Hanna Shepard! Wiem doskonale, jak to jest. Pamiętasz porucznika Zabaleta z Einsteina? Ernesto? Masz od niego wieści? Był jednym z pierwszych marin, którzy strzegli CIC. Mieliśmy wspólną wartę, potem straciłem z nim kontakt. Był wypadek. Widziałam go tu na Cytadeli. Chyba sporo przeszedł. Nie wątpię w to. Pamiętasz batariańską napaść na Mindwar w 2170? Byłeś wtedy w szkole średniej. Grupa operacyjna Einsteina odpowiedziała na sygnał Mayday. Batarianie wciąż tam byli. The Marines zeszli na ląd. Zabaleta był jednym z pierwszych na miejscu, on... Po tym, co się stało, nigdy już nie był taki jak wcześniej. Nie rozumiem. Co się stało, gdy zeszli na ląd? Niemal wszystkie okropieństwa, jakie rozumna istota może wyrządzić innej. Dla handlarza, niewolników osoba to tylko kolejne zwierzę. A ludzie nie zawsze są tam lubiani. Słyszeliśmy o zagrodach, o selekcjonowaniu. Zabijali tych, którzy nie byli przydatni. A przydatnym wszczepiali w czaszki implanty kontrolujące. Bez znieczulania. Boże, straszne. Ma traumę po tym, co zobaczył? Próbował jeszcze pracować, ale tamta sprawa nie dawała mu spokoju. Coraz częściej pił na służbie. Nie zawsze mogliśmy go kryć.
Żołnierze zwolniło go ze służby. Wszyscy wiedzą, że pije z powodu tego, co wtedy zobaczył. Nawet jeśli nigdy o tym nie mówił. Szczególnie dlatego, że nigdy o tym nie rozmawiał. Musi być niezwykle wrażliwym człowiekiem, skoro tak bardzo to przeżył. Jest. Zawsze ze śmiechem na ustach lub łzami w oczach. Jeśli go zobaczysz, powiedz, że się o niego martwimy. Powiedz, żeby poszedł do biura spraw weteranów. Muszę kończyć. Uważaj na siebie. Jesteśmy z ciebie dumni. Kilimandżaro bez odbioru. No dobra, w takim razie mamy oczywiście dostęp do zakończenia tego zadania, chociaż jak ja mówiłam, nie rozwiążemy go na chwilę obecną. W tej chwili siadamy sobie naszej mapy. Wiadomość! Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. Oj? Nie powinna była napadać na was w ten sposób. Dobrze sobie z nią poradziliście, komandorze. Ogólnie rzecz ujmując, można byłoby też dostać ochrzan za przeprowadzenie tego wywiadu, za sposób, w jaki przeprowadziłoby się ten wywiad. Natomiast, no jak widać, nam się udało. Miałyśmy odmienny pogląd, sir. Mam nadzieję, że przynajmniej uwierzyła w moją szczerość. Wybraliście dobre rozwiązanie. Wyszło na idiotkę. No i dobrze. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na ziemi. Nie zatrzymuję was dłużej, Shepard. Piąta flota bez odbioru. No i dobra. Ajajaj, co ja tak ziewam? Teraz... Oj, przyścięło się trochę, dobra. Tak więc oddal, jeszcze raz, jeszcze raz. I cóż, lecimy w tej chwili na Feros. Attyka Beta. Dobra, może nie tyle na Feros, polecimy jeszcze... Albo nie, dobra, po prostu na Feros idziemy. Tezeusz, co? Attyka Beta, Tezeusz, okej. Okay. Zaszycie, nie próbuj spadać z innego zeszytu. Attyka Beta. Jeszcze raz, to załóż był? Dobra, powiedzmy, że zaczekam i zobaczę, jak się nazywa ten układ. Nowa wiadomość, komandorze. Przyszła bezpiecznym kanałem. Shepard? Mówi admirał Kahoku. Wiem, kto zastawił pułapki na moich ludzi. Zabiły ich miażdży paszcze. No tyle to i ja już wiedziałam. Cholera, mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Ta organizacja nazywa się Cerberus. Zajmuje się brudnymi operacjami przymierza. Jest ściśle tajna i chroniona najlepszymi zabezpieczeniami. Kilka miesięcy temu rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie się udali, ani co planują. Na pewno coś knują. Przeprowadzają nielegalne eksperymenty genetyczne. Podobno chcą stworzyć superżołnierza. Nie mam żadnych dowodów, ale znalazłem współrzędne jednego z ich kompleksów badawczych. Przesyłam je z tą wiadomością. Okej. Nie ma nad nimi kontroli. Trzeba ich powstrzymać. Ja już swoje zrobiłem. Kolej na was. Tak, o organizacji Cerberus. Aha, nadal gada. To nie moja ostatnia wiadomość, Shepard. Cerberus mnie szuka. Muszę zniknąć na jakiś czas. Tezeusz, okej. Tak, natomiast organizacji Cerberus już usłyszeliśmy w trakcie wykonywania misji, w której to ktoś zabijał naukowców, gdzie właśnie zobaczyliśmy mocno straumatyzowanego żołnierza, który właśnie zabijał naukowców właśnie z organizacji Cerberus, którzy go skazali na mocne cierpienie. Stolica, budynek Exogenii, no to niezła stolica. Dobra, w takim razie sobie lądujemy na Feros w tym momencie. Jak widać, gruz. Dobra, lądujemy. No i dobrze, co nas tutaj czeka? Oczywiście, jaka wczytywania. Tak, ponownie, 3 godziny później jeszcze lecimy, 5 godzin później jeszcze nie doleciliśmy, 9 godzin później, Boże, jak to się wlecze? Dobra, udało się. Dobra,
W takim razie wylądowaliśmy sobie na Feros. Zszedł filtr z ekranu, co było tak fajnie widać przez chwilę, że właśnie był jakiś filtr kolorowy. Przynajmniej nie wiem, mi się wydawało. Może jest jakiś grafik na widowni, to może mi powie. Ja oczywiście biorę moją ulubioną ekipę, która mnie równoważy idealnie. No i pędzimy. Będziemy robić zadanie na Feros. Kompresja. Proszę czekać. Dobrze, ale otwórzcie. Zapisano. Mamy za filtr. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. W sumie najlepiej to chyba widać po moich włosach, że jest jakiś filtr. Tutaj. Dobra, tak w każdym razie pędzimy w tę stronę. Ktoś do nas wyszedł, jak miło. I oczywiście, że się zacina gra przy zapisywaniu. Okej. Widzieliśmy twój statek, przybyszu. Hej. Idź natychmiast porozmawiać z Fajdanem. A kto to? Kim jest Fajdan? To nasz przywódca. Potrzebuje cię, żeby obronić nas przed getami. Szykują kolejne natarcie. Idź tymi schodami za transportowcem. Okej. O, Jezus Maria! Gety! Gety, kurczę! No to ładnie, że tak powiem. Hello there. Prowadzę, kurczę, ogień zaporowy. Chyba. Nie wiem. Dobra, moja ulubiona sztuczka z granatem. Nie udało się. Na ziemię! O, teraz! Piekło. Czekoloko. Dobra, natomiast tu, czy tutaj ktoś jest z tej strony? W sumie może być. O nie! Skaczące dziadostwo! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Ale skurczę, jak z jakimiś szczegółami jest zrobiony. Szczerze, nadal... chociaż już właśnie grałam w tą grę, w samą edycję legendarną chyba już gram jakoś trzeci raz, to nadal nie mogę się normalnie... nie mogę z zachwytu nad tym, jak pod względem szczegółu, jak pod względem grafiki jest, wiecie, są szczegółowo zrobione modele tutaj. Właśnie, nie wiem, postaci, postaci głównych, ale też wrogów. Po prostu pięknie to wygląda i tyle. Ja się będę tam zachwycała w dalszym ciągu. Upewnij się, że są bezpieczne. O, dzień dobry. A jeśli trafię tam na gety? Te gety są cholernie niebezpieczne. Zaiste. Dobrze, że tu jesteście. Mamy coraz mniej żołnierzy. A dzięki. Przygotować się. Miło to słyszeć. Dzień dobry. Macie doj. Umieramy z pragnienia, albo gety nas wykorzą. Dobra. Ojej. Nie chciałam wyjąć broni. Od taki spoiler mini. Nie damy rady pogadać praktycznie z nikim, dopóki nie pójdziemy do wspomnianego już Fajdana, więc się do niego udamy bezpośrednio. Dzień dobry. Szybki zapis i gadamy. Komandorze, cieszę się, że w końcu kogoś przysłali. Troszkę za późno, co? Arcelio. Proszę wybaczyć, komandorze. Nie mamy chwili spokoju, odkąd... Uważaj! Mamy gety w wieży! No, więcej getów. Zabezpieczyć centrum kolonii! No spoko, damy radę, spokojnie. Jakby ja jestem profesjonalistką, prawda? Umiem. Damy radę. Widzisz, po kolanie go wzięłam. Dało radę. Łocie, pani, jak ten... Jak to szybko przybiegł? Szalony jakiś. Dobra, kolejny padł był. Idę do was, panowie. Hello there. Nie ma jak mocny karabin. Pięknie. Dobra, czyść garus, co tam? Co wy w ogóle możecie powiedzieć? Tutaj lepiej. Zaiste. Ta kolonia jest twarda, serio. Bywało tutaj lepiej. Coś jeszcze nowego powiesz? O Feros? Nie. Twarda. Serio? A Garus? Nie wierzę, że kolonia wytrzymała tak długo. To miejsce to jeden wielki burdel. Jak większość miejsc, w których byliśmy. Nie wierzę, że kolonia... Dobra, lecimy w takim razie dalej. Szybki zapisik i kolejni wrogowie. Ajajaj! Stamtąd? Tam cię widzę. Padł był. Żegnam. Dobra, jeszcze trzech widzę. Czym to się strzela takim czerwonym? Tam jest jeszcze...
To tak, akurat pamiętam, że tutaj w tym momencie będzie Get Niszczyciel też. Przechodziło się tak parę razy. O! Desant był! Desant był, widzieliście? Dobra. Dalej. O, jest Get Niszczyciel, którego już nie ma swoją drogą. Jest tutaj jeszcze szturmowiec. Hello there! Masz ponówce. Trzeba poinformować Fajdana o sytuacji, zanim wyruszymy. Wieża została zabezpieczona. Dzięki tobie, komandorze. Cieszę się, że wasza kolonia jest bezpieczna. Doceniam twoją troskę i to, co robisz przeciwko getom. Może je spowolniliście, ale wrócą. Zawsze wracają. Czego chcą? A bo ja wiem. Myślisz, że pytałam je o to? Nie wiemy, czego chcą. Pojawiły się, zaatakowały nas i tyle. Ich baza znajduje się w głównej kwaterze Exogenii. Tam powinieneś szukać odpowiedzi. Jak mogę się tam dostać? Niebostrada prowadzi prosto do siedziby Exogenii. Nie sposób przeoczyć. Oczywiście po drodze jest armia getów. Nie spodziewałam się, że będzie łatwo. Jeśli się uda, może odratuję tę kolonię. Co możesz mi powiedzieć na temat umocnień przygotowanych przez gety? Nie znam szczegółów, ale na pewno są dużo bardziej wytrzymałe od posterunku dowódczego. W Exogenii wylądował co najmniej jeden statek. Widziałam też wielkie czołgi kroczące na niebostradzie. Czeka nas ciężka walka. Czego teraz potrzebujecie, żeby stanąć na nogi? Aby tylko zniszczyć gety. Arcelia ma rację. W tunelach wciąż są gety. Ponadto mamy też bardziej przyziemne potrzeby. Kończą nam się zapasy. Nie jestem pewien, jak w tych sprawach stoimy. Pogadaj z ludźmi, którzy to nadzorują. Mogę jakoś rozwiązać wasz problem z zapasami wody? Maka Doyle się tym zajmuje. Porozmawiaj z nią, jeśli chcesz nam jakoś pomóc. Co się dzieje z zasilaniem? May O'Connell próbuje rozgryźć problemy z zasilaniem. Wie o tym więcej niż ja. Wspominałeś coś o problemach z żywnością. Devin Reynolds zajmuje się sprawą żywności. Proszę, porozmawiaj z nim o tym. Wiesz coś może o skupiskach getów w tunelach? Pewnie siedzą gdzieś w tunelach i pilnują nadajnika, za pomocą którego koordynują ataki. Pozbycie się tego nadajnika na pewno pozwoli nam lepiej się bronić przed kolejnymi atakami. Porozmawiajmy o Feros i Nadziei Zu. Oczywiście, komandorze. Nadzieja Zu to jest ogólnie nazwa tej kolonii. Opowiedz mi o waszej kolonii. Życie tu zawsze było ciężkie, nawet bez obecnych problemów. Biuro do spraw kolonii na Ziemi obiecywało, że będziemy poza zasięgiem bandytów. Nie wzięli pod uwagę getów. Mimo to jest w tym miejscu jakiś spokój. Nieznany mi wcześniej spokój. Jak duża była pierwsza kolonia na Feros? 1000 osób w głównym osiedlu, plus 200 w mojej placówce. Gdy pierwsza fala zmiotła nasze linie obronne, wycofaliśmy się do Nadziei Zu. Normandia nie jest wielka, ale moglibyśmy was stąd wywieźć. Wojownicy getów są potężni. Nie dam się wygnać z tego świata. To nasz dom. Istnieje tutaj szansa na rozwój, której nie ma gdzie indziej. Jak duża była pierwsza? Aha, to już było mówione. Pierwsza fala zmiotła nasze linie obronne. Co jeszcze możecie mi powiedzieć o Exogenii? Exogenii założyło te kolonie. Gdyby nie oni, nie byłoby nas tutaj. Kolonizują nowe światy. Finansują nas, a my dla nich pracujemy. Ich głównym celem jest pozyskiwanie cennych artefaktów i zasobów. Tyle tylko, że tu nic nie ma. A nawet jeśli jest, nie udało nam się tego znaleźć. Zastanawia mnie, czy to właśnie ich szukają gety. Być może.
Jak powiedziała Arcelia, nie znaleźliśmy niczego cennego. Oczywiście Gety mogą wiedzieć coś, czego my nie wiemy. Pogadamy, gdy dowiem się więcej. Powodzenia, komandorze. Tak, natomiast jeszcze można pogadać z samą tutaj Arcelią obecną, więc sobie z nią pogadajmy. Jestem wdzięczna za to, co zrobiliście, komandorze. Ale wiele jeszcze przed nami. Opowiedz mi o nadziei Zu. Niewiele mogę powiedzieć. Lepiej pogadać z Fajdanem. Opowiedz mi coś o sobie, Arcelio. Jestem ochroniarzem. Miałam pilnować, żeby dzieciaki nie malowały graffiti w siedzibie Exogeni. Resztę znasz. Nie byłam na to przygotowana. Chcę po prostu, by to się skończyło. Opowiedz mi coś o sobie, Arcelio. A dobra, to już przed chwilą była. Sorry. Chcę po prostu, by to się skończyło. Co możesz? Nie wiem zbyt wiele. Lepiej idź do siedziby Exogeni. Oni wiedzą najwięcej. Zapytała, o co może chodzić Getom, oczywiście. Odnoszę wrażenie, że mnie nie lubisz. A jak wy byście się czuli, gdyby wypięły się na was wszystkie organizacje rządowe? Powinni wysłać flotę. Zamiast tego dostaliśmy jeden statek. W dodatku interesują was wyłącznie Gety. Dostaliście jeden statek, ale za to jaki skuteczny statek. Co możesz mi powiedzieć o Exogeni? Niewiele. Pracowałam tam jako oficer ochrony. Wiem, że szukali jakichś artefaktów czy czegoś. W sumie tym się zajmują. Poza tym sponsorują kolonie. W zamian pomagamy im przy wykopach. I bynajmniej nie ma w tym nic fascynującego. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, w takim razie idziemy do innych kolonistów, żeby właśnie się przekonać, czego oni chcą. Do Fajdana, mimo że jest zaznaczony, nie ma w tej chwili co iść, więc spokojnie. Kalanta Blake, Hollis Blake. Coś tutaj jeszcze jest dookoła? Jest pobliższy terminal ekstranetu z leksykonem. Witaj, przybyszu. Cieszę się, że reszta galaktyki o nas nie zapomniała. Skarbie, proszę, spróbuj odpocząć. Nie mów nic. Ale oni powinni wiedzieć. Znaczy, chciałam powiedzieć, że są bardzo ważni. O tak, tak lepiej. Ciekawe. Mogę w czymś pomóc? Czuję się dobrze. Muszę tylko spróbować się skupić. Tylko ten ciągły ból. Będzie dobrze. Nie widzę obrażeń, a jednak coś sprawia jej ból. Tyle to ja zauważyłam. Po prostu pozwólcie jej odpocząć. Ona potrzebuje tylko odpoczynku. Ciekawe, Hollis Blake? Musisz wybaczyć mojej żonie. Kalanta nie jest teraz sobą. Musi odpocząć i dojść do siebie. Co robisz dla kolonii? Jestem sanitariuszem. Przynajmniej od czasu, kiedy zginęła pani doktor. Robię co mogę. Wiesz coś o tej planecie? Tylko tyle, co powiedziano mi w biurze do spraw kolonii. Jest tu inaczej niż mówili. Jednak, kiedy Gety znikną, będziemy mieli szansę, by stworzyć coś wspaniałego. Co się stało z twoją żoną? Ciągłe ataki wszystkich wymęczyły. Przyzwyczai się, jak my wszyscy. Mogę jej jakoś pomóc? Nie, potrzebuję tylko czasu. Czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Poradzimy sobie. Opowiedz mi o kolonii. Nie wiem wiele. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, porozmawiaj z Fajdanem. Dlaczego nie chcesz nic powiedzieć? Potrzebuję tylko podstawowych informacji. Fajdan jest naszym przywódcą. On wie najwięcej o kolonii. Muszę już iść. Swoją drogą? Zrób co w twojej mocy, żeby powstrzymać ataki. Swoją drogą, jak byliśmy na mapie galaktyki, prawda, i właśnie było Feros, to w opisie Feros było napisane, że kolonia została założona w 2178, prawda, czyli około 5 lat w tył od wydarzeń teraźniejszych. Wobec czego, wiecie, ludzie żyją tutaj od lat, ale nic na temat kolonii nie wiedzą. Od co? To dzięki tobie rozbiła się ostatnia fala atakujących. Gety jeszcze tu wrócą. Jeśli one nas nie zabiją, to i tak umrzemy z głodu. Optymista. I nie ma innego wyjścia? Chcę żywić ludzi mięsem warenów, ale to zbyt niebezpieczne. Główny samiec warenów jest ogromny i wściekły i nie da się go kontrolować.
Nie mogę nic zrobić, dopóki żyję. Mam statek. Mogłabym sprowadzić zapasy z innej planety. Trzeba skoncentrować się na getach. Żywność nic nam nie pomoże, jeśli przerwą nasze linie obronne. Powiedz mi o nadziei Zu. Kolonia się rozrasta. Przynajmniej dotychczas tak było. Ale porozmawiaj z Fajdanem. Jest naszym przywódcą. Dlaczego miałabym rozmawiać z Fajdanem? Nie możesz nic powiedzieć? Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Pogadaj z Fajdanem. Urocze. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Nie ma o czym gadać. Przybyłem tu z żoną Gretą. Szukaliśmy przygód, nowego życia. Nie miałem pojęcia, co nas czeka. Byłoby lepiej, gdyby nie Gety. Życie w kolonii było całkiem przyjemne, dopóki się nie pojawiły. Opowiedz mi o polowaniu na Wareny. Nie możemy na nie polować, dopóki atakują nas Gety. Ale na szczęście Wareny atakują wszystko. Nawet te cholerne syntetyki. Prawdziwym problemem jest największy osobnik, samiec Alfa. Jest całkiem szalony i przez to nieobliczalny. Muszę już iść. Powodzenia, komandorze. Dobra, w takim razie w tę stronę poproszę. I dobra, May O'Connell. Dobra robota. Dobrze, że tu jesteś. Dzięki. Nadal potrzebuję ogniw energetycznych do tego generatora. A gdybym przyniosła ogniwa energetyczne z Normandii? Na pewno mamy kilka w zapasie. Wasz statek nie korzysta z tych samych części, co nasz stary generator. Ogniwa energetyczne nie są zgodne. Kiedy byłaś na naszym statku, żeby to sprawdzić? Jeśli znajdę coś podczas rekonesansu, odeślę do ciebie. Dziękuję, komandorze. Doceniam to. Matcha Doyle. Przepraszam, ale nie mogę z tobą pogadać. Mam masę pracy przez ten niedobór wody. Mogłabym jakoś pomóc? Budynek, w którym znajdują się urządzenia sterujące naszą infrastrukturą, wpadł w łapy getów na samym początku. Poszukaj maszyn kontrolujących sieć wodociągową i włącz je. Inaczej kolonia pozostanie bez wody. Mam zatankowany statek gotowy do drogi. Mogę przywieźć wam wodę. Jeśli nie planujesz odbywać stałych kursów na naszą planetę, to musimy wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Może sama zajmiesz się załatwianiem problemów z wodą? Kolonia nie może sobie pozwolić na kolejne straty wśród nas. Po prostu jesteśmy zbyt podatni na obrażenia. Mimo całej sytuacji myślisz tylko o wodzie. Ja nie mogę myśleć o niczym innym. Tyle się wydarzyło, ale myśli o tym bolą. Gdy skupiam się na swoim zadaniu, ból ustępuje. Rozumiem to cierpienie. Zagrożenie jest jak najbardziej realne. Czy ja wiem, jak dla mnie trochę niezdrowo, żeby myśli bolały. Ja rozumiem, że panika jest, prawda, i że w momencie skupienia na zadaniu łatwiej jest właśnie wyciszyć panikę, ale nie zmienia to faktu, że myśli chyba boleć nie powinny. Opowiedz mi o kolonii. Zwłaszcza, że to nie jest pierwsza osoba, która mówi, że myśli bolą. Częścią większej kolonii. Przynajmniej byliśmy przed atakiem getów. Porozmawiaj z Fajdanem. On najlepiej zna tę kolonię. Jest za nią odpowiedzialny. Co wiesz o planecie, na której się znajdujemy? Nie mnie należy o to pytać. Pogadaj z Fajdanem lub z kimkolwiek innym. Opowiedz mi o sobie. Wolałabym nie. Nie ma na to czasu. Pomóż nam lub nie, jak chcesz, ale nie przeszkadzaj mi w pracy. Muszę już iść. Matko Bosko, rozmawianie z innymi to jest ból. Greta Reynolds. Jestem dobrym strzelcem, ale się postaram. Nie wiem, ile czasu wytrzymamy, ale postaramy się. Chcę pomóc. To wszystko, co mogę zrobić. Muszę tu zostać za wszelką cenę. To jest właśnie babka, która jest żoną tamtego gościa od jedzenia. Mamy jakiegoś lędrę. Komandorze, powiedziano mi, abym udostępnił wam swoje zapasy, jeśli tylko sobie zażyczycie. Co możesz mi powiedzieć o nadziei Zu? Ze wszech miar fascynujące miejsce. Znaczy, było takie, dopóki nie pojawiły się gety. Ale ma szansę się wam spodobać, komandorze. Nie sądziłem, że zabawię kiedyś dłużej w jednym miejscu, ale jednak zostanę tutaj. Pierwszy, który nie mówi, po prostu idź do Fajdana. To miejsce ledwie się trzyma. Dlaczego stąd nie uciekniesz? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, komandorze. Przynajmniej nie w sposób, który byłby zrozumiały. Dlaczego nie zapytacie Fajdana? Okej. Może będzie mógł opowiedzieć o tym, o czym ja nie mogę. Za szybko powiedziałam. Jak zdobywasz towary w tych warunkach? Niestety, od ataku moja lista klientów bardzo się skurczyła. Mało kto ma czas na zakupy. Co robi salarianin w ludzkiej kolonii? Podąża za zarobkiem. Albo podążał. Wystarczy dobrze zaopatrzony frachtowiec, żeby zarobić na nowej kolonii.
ale kiedy już się tu znalazłem, spodobało mi się życie kolonisty, więc zostałem. Jak się nazywasz, Salarianinie? Moje pełne nazwisko to Gorod II Heranon Maldines God Inos Teledra. Ludzie zwykle używają tylko nazwiska i imienia. W moim przypadku będą to Inoste i Ledra. To naprawdę długie imię. Nosimy imiona związane z naszym pochodzeniem. Gorod II to nazwa świata, z którego pochodzę. Heranon to nazwa państwa, z którego wywodzi się mój klan. Maldines i God to odpowiednio miasto i dzielnica, w której mieszkam. No to nieźle. To masz na sprzedaż. Oczywiście, mam parę interesujących... Dobra, to sobie pominiemy, bo po co? Mnie interesują właśnie licencje i ulepszenia, ale ulepszeń nie masz, więc... Dobra, swoją drogą chcę wiedzieć, ile ja w ogóle mogę mieć granatów, żeby się przydała ta wiedza. Jeśli dobrze liczę, to około 7 albo 8, więc dobra. Ogólnie rzecz ujmując, mamy tutaj właśnie panel kontrolny dźwigu, ale z niego sobie nie skorzystamy. Pogadamy sobie z Haną Murakami. Dowodzicie tym statkiem, który przed chwilą wylądował. Zaiste. Co możesz mi powiedzieć o kolonii? Absolutnie nic. Przybyliśmy tu niedawno. Na pierwszy rzut oka kolonia wyglądała jak pozostałe, ale jest inna. Co masz na myśli? Trudno to wyjaśnić. To tak jakby... Nie potrafię tego opisać. Porozmawiaj z Fajdanem. On wie więcej niż ja. Jesteś kapitanem tego frachtowca? Kolejnym kapitanem. Pierwszy zginął podczas jednego z ataków. Tylko ja przeżyłam. Nie powinniśmy tu w ogóle być. Salariański kupiec obiecał nam fortunę. Chciałabym. Cóż, pewnie mogło być gorzej. Co jest nie tak ze statkiem? Nie nadaje się do lotu? Za dużo uszkodzeń. Gdyby nie Getty, mogłabym go naprawić. Z drugiej strony, gdyby nie Getty, mogłabym tu zostać na dłużej. Co tutaj robisz? Pilnuję statku. Nie chcę, żeby jego stan się jeszcze pogorszył. Ha! Można się w nim schronić, kiedy Getty przedostaną się przez mury. Wygląda, jakbyś coś badała. Diagnozuję statek. Nic ważnego. Powinnam wracać do pracy. Fajdan chce dostać raport o... Muszę już iść. Mogę jakoś pomóc? Co właściwie próbujesz zdiagnozować? Nie, dzięki, nie trzeba. Przepraszam, muszę wracać do pracy. No właśnie, babka unika odpowiedzi. Muszę dokończyć pracę. Ja chcę, muszę daj! Muszę dokończyć pracę. Och. No dobra. Tutaj koloniści. Już wkrótce spróbują odbudować posterunek. Okej. Okay. Dawin robi co może, ale prędzej czy później skończy się nam żywność. Dobra, w takim razie chyba ze wszystkimi pogadane, wszystkie misje przyjęte, wydaje mi się. Więc chyba lecimy już do tych tunelów, albo w stronę tych tunelów, jak kto woli. Tutaj chyba nic dookoła nie ma, jak dobrze pamiętam. Więc bezpośrednio właśnie do tunelów, ja sobie nawet wyjmę karabin. No i dobra, co tutaj jest dookoła? Sporo i nic. Naraz. Dobra, tutaj nie idę w sumie. Nie bardzo pamiętam, gdzie jest nadajnik getów. Chociaż może... tutaj na razie nie idziemy, bo tam jest fabularne. W sensie... ta droga prowadzi do wykonywania głównego zadania, a my póki co chcemy się skupić na pobocznościach, bo trochę ich mamy, jak widzicie. Znaczy, no powiedzmy, że już trochę. Feroz, gety w tunelach, mięso warenów, ogniwa cybernetyczne i przywrócenie dostaw wody. Więc teraz idziemy wykonywać te wszystkie zadania, bo czemu by nie? Tak więc właśnie idziemy do tunelów. Dzień dobry. Gdzieś tu są gety. Generalnie. Zakłócenia. One są wszędzie! Ocie, panie. Długo żyła. O, cześć! Spadaj. Dobra, jedyneczka sobie weźmiemy barierę. Jest jakiś turmowiec. Czy pasikonik zdechu? Nie zdechu. Ale blisko jest, dobra, teraz zdechu. Okej. Okay. Tak się oficjalnie nazywają według leksykonu. Tak się oficjalnie nazywa według leksykonu ten typ getów. W ten sposób zbudowanych. Właśnie pasikoniki. Co tutaj? Na dole są gety jeszcze. Hello there! Za nami nie ma. Według oczywiście mapy.
Wiecie co? Mam ochotę. W sumie. Pyk. Pyk. Wiecie co? Ja sobie może wezmę lepsze rzeczy. Zarówno na... jako ten, jako... strzelbę, jak i w miejsce snajperki. Po prostu lepsze rzeczy sobie wezmę. I dobra, czy ulepszenia stosować? Ja w sumie mogę zastosować jakieś ulepszenia, żyroskop. O, dużo mam ulepszeń broni, nie ma co. No, nie mam już żadnych, bo... Juhu. W takim razie teraz będę zadawała większe obrażenia, bo dotychczas właśnie miałam przecież tą podstawową. Na część wielkiego systemu. Pewnie trzeba będzie aktywować pozostałe. Tak. Skoro już dali możliwość w tej części radzenia sobie ze wszystkimi dosłownie. Trzeba szukać dalej. Z dosłownie wszystkimi tutaj rodzajami broni, to dlaczego by nie skorzystać? Tutaj coś mamy. Czy da się tutaj przejść? Da się. A w sumie... Hello there? Huh. O Jezus Maria! Pojedynek snajperów. Pięknie. No chodź, wychyl się. Wychyl się. No dawaj. Dobra, to się udało. Przełączam się z powrotem na karabin, bo tam właśnie dalej widzę jeszcze dziada. A, tu jest dziad jednak. Tu jest dziad w postaci wieżyczki. I tutaj jeszcze jest dwójka, co? O, kroganie! Po drugim. Tutaj też jest kolejny. I tam jeszcze jest ostatni. Hello there. O Jezus Maria, zapomniałam, że one czarne stosują. Spadaj ode mnie. No. I nawet poziom. Wow. Dobra, tak więc. Sobie oczywiście damy punkty. Urok ostatni. Bardzo chętnie. Trzykrotnie twoją zniżkę w sklepach. Wow. No ładnie. Dobra, to w takim razie w co jeszcze? W bastion damy. A nie, przepraszam, miałam w podniesienie. Cofnij przydział punktów. W urok oczywiście w dalszym ciągu, ale też podniesienie sobie damy. Garus. Tobie dajemy w pierwszą pomoc. I Urnot w Rex, a masz w barierę. No i fajnie. Boże, jak teraz ja mam te umiejętności sobie dać? Prawdą jest, że ja z zastoju będę rzadziej korzystać, więc sobie dam tam podniesienie. Tak więc no, albo wiecie co, jeszcze inaczej. To sobie zrobię tak. O, pięknie. Dobra, tak więc dzięki wam wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie też oglądali następne odcinki. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!